Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek SimRail, znajdujemy się w Grodzisku. Proszę Państwa, kurde, od 3 dni próbuję się dopchać i nie mogłem, ale się udało i słuchajcie, olbrzymia, jak widać, nastawnia, bardzo fajnie to wygląda. Na węgierskim serwerze jestem, zobaczcie, nikogo tutaj nie ma, więc o tyle dobrze. Teraz tak, widzę, że jakiś inny system tutaj mają. Zaraz sobie go obejrzymy. Wyjdźmy może na zewnątrz. Gdzie się to kuźwa wychodzi? Się gdzieś wychodzi w ogóle? Wychodzi się. Wyjdźmy z budynku, słuchajcie. Bo ja bym bardzo chciał zobaczyć. Po raz pierwszy tutaj jestem. Od razu zacząłem nagrania. O, masz, z Żyrardowa AI nas tutaj informuje. Patrzcie, ale jazzy. Zarąbiste, kurde, zarąbiste. Słuchajcie. Jestem tak podjarany, bo to jest w sumie chyba, tak na dobrą sprawę, pierwsza taka nastawnia gdzieś na Mazowszu, tak? No, mogę się mylić, ale nie wydaje mi się, żebyśmy ostatnio coś tam grali, jeżeli chodzi o mazowieckie. No może zawiercie tam, by podpiąć. Dobra, miniaturen. Musi być miniaturen, koniecznie. Ha. No i teraz zobaczmy. Co my tutaj będziemy w stanie zdziałać sobie? Czy tędy? Nie, tędy nie wejdę. Od drugiej mańki. Kurczę blady, fajnie, super, bardzo, bardzo się cieszę. No i dobrze, zobaczmy teraz sobie tutaj rozkład jazdy przede wszystkim. Tak to teraz wygląda, rewelacja, bardzo, bardzo fajnie. Przede wszystkim po polsku, super. I teraz zobaczmy. Mamy 16.12, czekajcie, gdzie jest zegarek? Tu jest zegarek, 16.08, trochę mi tutaj, wy tego nie widzicie, ale ja mam nakładkę tutaj od programu nagrywającego Action, która troszeczkę mi to zakrywa, ale damy radę. 16.12, tutaj 16.08, Intercity 14.131 z kierunku Pruszków, w kierunku Korytów, dobra. Super, 16.08 powinien od nas odjeżdżać. 14.131 jest. I teraz tak, gdzie ten 14? Wow, ale fajnie. 14.131, tutaj mamy, tak? I jeszcze zobaczmy w takim wypadku, bo ja dopiero co wlazłem, on nie ma u nas postoju handlowego, tak? Czyli, a nie, ten. Też nie ma. Czyli w kierunku Korytowa go musimy puścić. Dobrze. A tu postój techniczny też jest zaznaczony, ale super, zarąbiście, no trzeba uważać, nie, to nie postój techniczny, tak? Nie, peron i tor, co ja pierdzielę dzisiaj, czyli peron pierwszy, tor czwarty, dobrze, wybaczcie, 16.08, dobra, czyli w kierunku Korytowa, także ten ciapąg śmiga sobie tędy, jeszcze tylko spojrzę. No właśnie, bo tutaj trzeba uważać, słuchajcie. 14.131 w kierunku Korytowa, tak. Dobra. Nie, to chciałem, ale jestem podekscytowany. Jakbym normalnie na gwiazdkę coś dostał. I czy ja tutaj mogę spokojnie w ten sposób cię wypuścić? Dasz radę sobie poustawiać? Dasz radę. Elegancko. I 14.131 za chwilę nam tutaj przejedzie. Telefon. Mamy... Słuchajcie, 3 kierunki, Żyrardów, mamy Pruszków oraz Korytów. Informujemy od razu Korytów, 14.131 odjechał. No i elegancko. Super, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo dużo torów. I super widoczek. No, coś mnie przylagowało. Słuchajcie, nagrywam tutaj... ten odcinek, korzystając z GeForce Now, SimRail jest dostępny za pośrednictwem tej platformy, więc można sobie korzystać, jeżeli ktoś ma słabszego kompa. No ja nie mam. Natomiast zacząłem korzystać tutaj przy grze Hotel Renovator, która no, ma problem u mnie na komputerze. SimRail nigdy nie miał. I tak powiem wam szczerze, spodobało mi się to, że teraz co tam mogę, to cisnę właśnie... w ten sposób. 61-124 do nas, proszę Państwa, zmierza z kierunku Żyrardowa i będzie poruszał się prawdopodobnie w kierunku Pruszkowa. I teraz 61-124 przelatuje tutaj u nas. Okej, o, zobaczmy tylko. Proszę bardzo, elegancko poleciał.
Widzicie? Super. I w ten sam sposób ciapongi w Realu też jeździły te szybkie, jak sobie przypomnę. O, i fajnie byłoby, jakby pruszków dodali, to bym to bym kurczę też tak się ekscytował tym. Dobrze, wracamy do tematu. 61-124, słuchajcie, przelatuje on, 16:12 powinien tutaj u nas przejechać. On jedzie w kierunku właśnie wspomnianego Pruszkowa. Więc od razu mu tutaj to umożliwię. Tutaj mamy Pruszków, więc on może sobie polecieć, jakby on mógł polecieć. Ciekawe. No, mógłby polecieć, powiedzmy, tędy, tak? No, niech i tak będzie. Bo on się u nas nie zatrzymuje, tak? Wyślij i proszę uprzejmie. I on sobie będzie jechał. Nie no, zarąbiście. Tutaj mamy 19961. Zobaczmy. Boże, nie to. Tutaj. Wcześniej to było odwrotnie, te monitory ustawione, że na lewym był tutaj cały ten panel do ustawiania. 19961, proszę Państwa, to Pruszków Żyrardów, tak? Więc to leci w kierunku Skierniewic, dobrze. I to może być SKM-ka, a nie Koleje Mazowieckie. W każdym razie on staje przy peronie drugim, tor trzeci, dobra, to go zaraz tutaj namierzymy. Peron drugi, tutaj mamy peron pierwszy, ok, tor trzeci, czyli my potrzebujemy wpuścić go tutaj. Proszę uprzejmie. Natomiast za chwilę będziemy mieli tutaj ciapąg, który będzie leciał w kierunku Pruszkowa. O, jedzie już. Jedzie już i to są... A, i to jest Intercity po prostu. I sobie przejechał. Elegancko. W Grodzisku nie staje. I to jest ten 61? Tak, 61-124 pojechał w kierunku Pruszkowa. Natomiast my, Pruszków, musimy o tym fakcie poinformować, więc informujemy go. 61-124 odjechał. I elegancko. Dobra. Natomiast tutaj będziemy za chwilę mieli pociąg. On tam za tymi panelami będzie sobie tutaj gdzieś zmieniał ten tor i tu wjedzie nam na ten tor powinien wjechać, tak? Czy nie? Zaraz, kuźwa, bo nie wiem. Pokaż ty mi się. A co mnie tu zgasł? A to nie ten monitor. Tam po drugiej stronie tego peronu wjedzie. Zaraz będziemy tu patrzeć. Dobra, to mogę zamknąć. To mogę zamknąć. I to w sumie też mogę zamknąć. I czekamy, i patrzymy. Czy to rzeczywiście SKM-ka, czy to będą Koleje Mazowieckie? Zaraz się przekonamy. RAJ to skrót był. Ale to mi nic nie mówi tak na dobrą sprawę. W związku z powyższym musimy się naumieć i zobaczyć. No, wjeżdżaj, synu. Jak będzie czerwony, to SKM-ka. Nie, jednak Koleje Mazowieckie, słuchajcie. Dziwne te skróty. No ale dobra. Elfik podjechał. Super. I teraz tak, on od nas ma odjechać o... Który to jest? 19961. To jest ten. O 16:15 ma odjazd, czyli praktycznie już. Więc my musimy w tym momencie mu to umożliwić. Czy mogę w ten sposób? Tak. Super. I tutaj ta nastawnia jest naprawdę rewelacyjna, bo od razu jest przy peronach, widać co się dzieje, nie trzeba się nigdzie obracać, tylko podnieść głowę. I fajnie jest, elegancko. Natomiast zobaczmy, czy ktoś coś tutaj AI wszystko steruje. Dobra. Ten już nam odjechał. Super. O, tutaj Pruszków nas informuje o kolejnym składzie.
I ten jedzie do Żyrardowa, docelowo do Skierniewic, więc my Żyrardów musimy o tym fakcie poinformować, iż skład o numerze 19961 do nich pojechał. No i bardzo fajnie. Natomiast z Pruszkowa ruszył 16131 i zobaczmy, cóż to takiego jest. 16131 to Intercity na trasie z Pruszkowa w kierunku Żyrardowa, relacji Warszawa-Wrocław. On u nas nie zatrzymuje się, 16:25 powinien tutaj od nas odjechać, przejechać właściwie przez naszą stację bez zatrzymywania. No, oblegana tutaj ta nastawnia jest, jak widzimy. Ten pociąg już tutaj ciśnie, więc chwileczkę, bo ja jeszcze potrzebuję jedną rzecz Żyrardów. Dobra, Żyrardów. No to my teraz sobie to zrobimy tak i wpuśćmy gościa, słuchajcie, może tak, żeby się pobawić troszeczkę tutaj. O, i stąd bym go wypuścił tutaj. O, tak dla zabawy, słuchajcie, żeby było ciekawiej, że tędy jednak przejedzie, nie przy peronie, tylko tędy, prawda? No i będzie dobrze. Tutaj, jak widzimy, słuchajcie, z peronu drugiego jesteśmy w stanie jakby pociągi wpuszczać, wypuszczać w każdym możliwym kierunku. Także nie jest źle. Tylko trzeba ostrożnie to robić, nie? Także dobra. Ten ciapąg do nas jedzie. Tutaj ma przelot podany. Tu będzie musiał troszeczkę sobie zwolnić, żeby zmienić tor, natomiast no, damy sobie radę. Dobrze, sprawdźmy dalej, bo ten 16131, no to już wiadomo, on do nas jedzie, natomiast 4126, słuchajcie, z kierunku Korytów, w kierunku Pruszków, relacji Gliwice-Warszawa będzie u nas, powinien właściwie u nas przejechać 16:26. No, także tutaj też musimy mieć to na uwadze, że ten pociąg będzie krzyżowo jechał, dlatego że tutaj jest Korytów, on musi wjechać tutaj, na ten tor. Więc też go będziemy cisnąć i jakby to zrobić, żeby było dobrze. Zobaczmy. No jedzie sobie stąd. No i mogę go przeciągnąć tędy i tutaj go wpuścić. O, elegancko będzie. No, damy radę. Ale na razie, jeżeli mowa o tym pendolino, bo to jest pendolino, słuchajcie, no to jak na razie jeszcze jest cisza. Nikt nas o tym z Korytowa nie poinformował, że taki ciapąg będzie tutaj do nas jechał. Więc jeszcze chwileczkę czekamy. Na razie ten 16131 zmierza. Za chwilę u nas będzie. Będziemy mogli sobie popatrzeć na niego. I w sumie można wyjść, czemu nie? Wyjdźmy z budynku. Trochę naokoło. Można nawet stanąć na peronie. Myślę, że nas nie ciepnie. I hop. No i czekamy. Kapitalnie to zostało zrobione. Naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to ja już do znudzenia to powtarzam, słuchajcie. Ale co ja zrobię, kiedy mnie się to podoba? Nasze tereny, tutaj polskie. Ja na tej trasie też jeździłem, więc to jeszcze większe doznania. Oczywiście tutaj zejść nie zejdziemy, ale nie wymagajmy nie wiadomo czego. Nie o to w tej grze chodzi. No dobra, tam robotnicy są. Więc dobrze. I teraz wyobraźcie sobie, słuchajcie, że twórcy
przygotują całą centralną magistralę. Na każdej, kurczę, stacji będzie jakaś nastawnia. Trzeba będzie siedzieć, współpracować ze sobą. No, no zarąbista sprawa. To mi się podoba. No dobra, gościu tutaj, bo to jest bot, on grzeje 120 km na godzinę. Czy ktoś, jakiś gracz tutaj w ogóle wszedł już? Tak, activated. I to jest maszynista na 91958. Taki składzik. Dobrze, a tutaj... Towarowy, 14.50.83 z Pruszkowa odjechał, więc będziemy musieli zająć się tym ciapągiem. Zaraz zobaczyć, co i jak. No nie wiem, gdzie się ten figlarz ukrywa. No dobra, no on zaraz tutaj będzie przejeżdżał, tak? On zaraz tutaj będzie przejeżdżał, natomiast ten 14.50... A, jedzie. Dobra, z Pruszkowa jedzie. W sumie, słuchajcie, czekajcie, bo tutaj jeszcze, bo ja powiedziałem o tym Pendolino, tutaj w kierunku Pruszkowa jeszcze można zobaczyć, którą linią, ale to za chwilę. Na razie zobaczmy tego bohatera, który tutaj będzie przejeżdżał. I cóż to takiego będzie? I to mamy... Dosyć długi skład. Przejechał setką, więc całkiem dobrze. I teraz tak. Ten 14.50.83. 14.50.83 to może być luzak, słuchajcie. Albo i nie, no wszystko jedno. Jeszcze się nie naumiałem. Przepraszam, ale mnie gardło troszeczkę szwankuje. Pruszków w kierunku Żyrardów. I on tutaj niby ma mieć postój techniczny. A widzicie. Ale dlaczego postój techniczny jest zaznaczony, jeżeli tak naprawdę on ma być tutaj 16.30 i o tej samej godzinie powinien od nas odjechać? To ciekawa sprawa. No dobrze, no zobaczymy, o której przyjedzie. Natomiast ten... 41.26, on ma być, słuchajcie, puszczony linią 1. O, i o wilku mowa, 41.26. A linia 1 to jest ta linia, więc my nie będziemy kombinować, on tutaj sobie jedzie. My nie będziemy kombinować, tylko go śmigniemy, tak? Więc nie będzie z tym problemu. Dobra. Mamy, słuchajcie, gdyby zaistniała taka potrzeba, to mamy możliwość przetrzymania tutaj pociągu, choćby na tym torze. Więc żeby nie zajmować magistrali, no to tutaj możemy go sobie elegancko przetrzymać przez chwilę. Będzie stał najbliżej naszej nastawni, bo to jest tutaj ten tor, więc będzie stał najbliżej nas. I będziemy go pilnować, nie? Żeby go nie okradli. Dobra, czy ja informowałem o 16.131 Żyrardów? Już nie wiem teraz. A właśnie, no to już dostałem odpowiedź. 16.131. No i dobra. To byśmy mieli. A teraz tak. 41.26, on ma śmignąć tędy, natomiast nie wiem, kto pierwszy dojedzie, bo cholerka. A kto by nie dojechał, słuchajcie, to czekajcie, to my zrobimy tak. Tego przepuścimy. Ten sposób zrobimy. No, poustawia się tam ładnie, bo on już tutaj nadciąga. To pierwszy Pendolino tutaj, który będzie przejeżdżał i obsługiwany będzie przez nas oczywiście, bo to o to chodzi. Dobrze. Tak to sobie zrobimy. Tutaj mamy 16.25, więc ten ciśnie. Nie wiem, jak długo pociśnie, ale jeszcze chwilowo będziemy czekali. No i dobra. 14.50.83. Dobrze. No i tego Pendolino też chciałbym zobaczyć, słuchajcie. To będziemy patrzeć za chwilę. Mam nadzieję, że zdążymy.
ale tego towarowego trzeba zacząć ustawiać. No i tak, mamy 26, on 30 powinien tutaj przejechać, natomiast nie jestem w stanie w obecnej chwili wpuścić go, powiedzmy tak, żeby on sobie mógł tędy przejechać. Mógłbym go zatrzymać, załóżmy tutaj, poczekać aż Pendolino śmignie i wtedy go wypuścić do Żyrardowa, bo to jest Żyrardów, prawda? Jeszcze sobie przypomnę, tak na wszelki wypadek, tak, Żyrardów, numer linii 1, okej. No to dobrze, to tak też trzeba będzie zrobić, zafundować mu taką przejażdżkę. Myślę, że do tego czasu Pendolino powinien śmignąć, aczkolwiek no widzę, że jednak chyba nie. Więc ja go wpuszczę, drodzy Państwo, tutaj, dotąd. Najwyżej chwilowo będzie musiał zwolnić. To nie stanowi problemu. A my możemy sobie wyjść i poczekać na Pendolino. O, przynajmniej Pendolino zobaczymy. Myślę, że będzie fajnie. Tutaj mnie nic nie pyknie. Bardzo fajnie to zostało zrobione. Miałem go tutaj właśnie wpuszczać na ten tor, ale... O, 91, 962. No słuchajcie, na tej nastawni naprawdę trzeba przyznać, że dzieje się. Więc elegancko jest. O, jest już Pendolino, słuchajcie, widać go. Za chwilę nam tu śmignie. Proszę bardzo, drodzy Państwo. I śmiga dziubasek. Poszedł. O, o! Czy coś go zlagowało? No ale dobra. Jest, jest. Bardzo dobrze, natomiast tutaj majaczy chyba Trax na horyzoncie. Więc w takim wypadku, skoro Pendolino już przejechał, to my możemy umożliwić temu towarowemu przejazd do Żyrardowa, a my szybciutko Pruszków poinformujemy o tym, iż 41.26 od nas odjechał, bo za chwilę się Pruszków będzie dopytywać. 41.26, proszę uprzejmie, ten odjechał. Natomiast my czekamy na towarowego, który tutaj już widać go nad panelami. To jest Dragon. A, i to nie jest luzak, on ciągnie tutaj wagony. Jedzie 69, no już ponad 70 na godzinę. I on jedzie w kierunku Żyrardowa. W związku z powyższym Żyrardów za chwilę zostanie poinformowany. 14.50.83. Proszę uprzejmie, drodzy Państwo. Tak się prezentuje Grodzisk Mazowiecki, bardzo fajna nastawnia, podoba mi się, strasznie jestem zadowolony i szczęśliwy, że twórcy to dodali tutaj, że mamy coś bliżej Warszawy tak naprawdę, gdzie możemy posiedzieć, pokontrolować. No i przede wszystkim dzieje się, słuchajcie, dzieje się, bardzo ładny, przejrzysty ten rozkład jazdy teraz się zrobił, bardzo mi się to podoba. Dzięki wielkie, słuchajcie, za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.